Kolejny odcinek budujemy bloga w Django przy użyciu języka programowania Python. W tym odcinku dowiemy się, jak zrobić migrację w Django. Ok, na razie stworzyliśmy tylko nasz model, ale teraz chcemy go przerzucić do bazy danych, to znaczy zrobić pewne migracje do bazy danych i będziemy musieli wykonać pewną operację w naszym kodzie, żeby ten model właśnie zmigrować do bazy danych, czyli tak naprawdę. Utworzyć tę tabelę w bazie danych, do których będą wpisywane kolejne instancje naszej klasy, naszego modelu. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale w momencie, kiedy startujemy serwer Django, tutaj mam taką informację: You have 17 unapplied migrations. Nie? To znaczy, że mamy 17 niezrobionych migracji. Żeby to zrobić, wpisz komendę Python, manage.py, migrate. Nie? powinniśmy to zrobić, żeby właśnie wykonać tę migrację naszego modelu do na bazy danych. I jak wystartowaliśmy nasz projekt Django, to Django domyślnie stworzył modele, na przykład dla admina, dla autentykacji i tak dalej. I te migracje nie są w te, tej chwili zrobione. I projekt może nie działać poprawnie, jeżeli nie zrobimy tych migracji. Nie chodzi tutaj na razie o migrację naszego modelu, który sami stworzyliśmy, tylko o te domyślne migracje modeli, które Django sam Stworzył. Jak to zrobimy? Przejdźmy do drugiego terminalu. I tutaj wpiszemy python manage.py migrate. Wykonajmy tę migrację. OK, czyli te migracje zostały wykonane. Przejdę znowu do okna serwera. Przerwę działanie z serwera i wystartuję go jeszcze raz. I widzimy, teraz już nie mamy informacji, że potrzebne są do zrobienia migracje. Więc zrobiliśmy tę migrację. Ostrzeżenie zniknęło. Teraz wykonamy kolejną komendę. Przejdę znowu do drugiego terminalu. I teraz napiszemy tak: python manage.py i napiszemy coś takiego jak make migrations. I zaraz wyjaśnię, o co ja tutaj zrobiłem. Hmm, mamy no changes detected. Ok, bo ten plik models.py jeszcze nie zapisałem, więc wejdę w niego, zapiszę go. I teraz spróbujemy jeszcze raz wywołać tą komendę. Ok, teraz to zadziałało. Pamiętajcie, żeby zapisywać te wszystkie swoje pliki, które modyfikujecie. I teraz dostałem informację, że zostały wykonane migracje dla modelu wpisy. Został także utworzony nowy folder, a w aplikacji wpisy jest to folder migracje. I co jest w tym folderze migracje? Ok, mamy pewien plik initialpy, który został utworzony i zobaczcie, mamy tutaj zrobione te migrację dla naszego modelu. On nazywa się oczywiście Wpis i mamy Fields. Fields to są pola dla naszego modelu. Zostało także dodane automatycznie pole ID. Czyli teraz jeżeli będziemy tworzyć nowe wpisy na blogu, każdy wpis będzie dodatkowo miał ID. Są także pola, które my utworzyliśmy, czyli Title, czy Tytuł, Slack, Body, Date. Czy teraz przygotowaliśmy pewne... Migrację do wpisania do bazy danych. One jeszcze nie są w bazie danych i teraz, za pomocą polecenia python manage.py migrate, wrzucimy to wszystko do bazy danych, do tabeli w bazy danych, która będzie nazywała się po prostu wpis. Dobra, to przejdźmy do terminala I tak python manage.py migrate. No i OK, i wykonaliśmy tę migrację. Czyli zaaplikowaliśmy ten plik, który został stworzony. OK, i teraz, jeżeli robimy jakiekolwiek zmiany w tym naszym modelu, musimy wykonać te właśnie dwa kroki. Czyli pierwszym krokiem, podsumowując już nasz odcinek, jest wpisanie polecenia Python manage.py e, make migrations. Będzie to ten folder, dzięki któremu możemy zapdateować bazę danych. No i kolejnym krokiem jest po prostu wpisanie kolejnego polecenia, czyli python manage.py migrate. Nie? Czyli te dwa kroki. Pierwszy krok, przygotowanie naszego modelu do wpisania do bazy danych. No i polecenie, które już rzeczywiście wpisuje zmiany do bazy danych. Przejdźmy do kolejnej lekcji wideo na moim kanale.